W 2007 wychodzi gra, która początkowo była pewnym spin-offem to gier cyklu Prince of Persia. Była jednak na tyle ciekawym przedsięwzięciem, że Ubisoft postanowił stworzyć z niej oddzielną grę. Nazwano ją Assassin's Creed. Wydano na konsolę, a rok później na PC. Jak sprawdzał i sprawdza się dziś ten wynalazek, który podbił serca graczy, dzięki czemu Ubisoft przemienił go z czasem w komercyjnego tasiemca? Tu Tomek Majster i zapraszam na kolejne wydanie retro recenzji. Przy wstępie chciałbym zaznaczyć, że grałem w tę grę pierwszy raz w czerwcu 2019. 11 lat po premierze na PC, więc nie powinno być żadnej nostalgii. To chyba dobrze, będzie bardziej obiektywne. Opowieść przenosi nas do jakiejś pracowni, do której nasz bohater, zwykły barman Desmond Miles, został uprowadzony. Jak się okazuje, nie taki zwykły, bo po pierwsze jest byłym asasynem, a po drugie jego odległy przodek też był. I na nieszczęście Desmonda uczestniczył w jakimś grubym przedsięwzięciu. Dlatego właśnie porwano Desmonda do owej pracowni, gdyż jest wyposażona w urządzenie do odtwarzania pamięci genetycznej, która jest pamięcią przodków. Urządzenie to, zwane Animusem, umożliwia zatem odtwarzanie wspomnień przodków z odległej przeszłości. Niestety, osoby odpowiedzialne za porwanie Desmonda nie chcą mu ujawnić, czego szukają w owych wspomnieniach. Dzięki asystentce udaje im uspokoić się zdezorientowanego i niechętnego do współpracy bohatera i skłonić go do wejścia do Animusa. Desmond wchodzi do pamięci przodka, Altaira, żyjącego w średniowieczu na Bliskim Wschodzie w okresie III Krucjaty. W ten sposób, za pośrednictwem tego pierwszego, wcielamy się w tego drugiego. Altair to młody członek Bractwa Asasynów, skrytobójców przeprowadzających zamachy na różnego rodzaju spiskowców i skorumpowanych urzędników. Szkoda, że nie istnieją naprawdę. W Polsce byliby bardzo zapracowani. Nasza przygoda w średniowieczu rozpoczyna się zadaniem przejęcia pewnego artefaktu i niedopuszczenia, by wpadł w ręce Roberta de Sable i jego templariuszy. Altair okazuje podczas tego zadania swoją arogancję i chęć wykazania się. Łamie polecenia swojego mistrza oraz zasady kierujące bractwem. Zabija niewinnego i porywa się na zabicie wielkiego mistrza, przez co zadanie kończy się niepowodzeniem. Prawie. Zespół asasynów zostaje rozdzielony. Altair, nie mając dostępu do swoich ziomków, nie jest w stanie im pomóc i spisuje ich na straty. Wraca do swojego mistrza Al-Mualima i powiadamia go o porażce. Mistrz jest niezadowolony i udziela Altairowi srogiego upomnienia. No zobacz, co kurwa narobiliście! Wtem przychodzi ocalały z zadania ziomek Altaira.
Ranny przynosi artefakt i zawiadamia Al-Mualima o śmierci trzeciego członka zespołu oraz składa skargę o nieodpowiedzialnym zachowaniu i postępowaniu swojego towarzysza. W ten sposób nasz bohater, a w zasadzie przodek naszego bohatera, zostaje zdegradowany. Zdegraduję was! Zdegraduję! Wyjebię was w pizdu, kurwa jego mać! Przez Al-Mualima do najniższego stopnia w bractwie. Altair dostaje też misję pokutę, mającą nauczyć go nieco pokory i ogólnie naprostować. Tutaj rozpoczyna się właściwa opowieść. Nasze pokutne zadanie nie jest jakieś tam rutynowe i edukacyjne. To zadanie okazuje się śmiertelnie poważne, bowiem dostajemy zlecenia nie na zwykłych rzezimieszków, a na rzezimieszków, którzy dołączyli do spisku. Opowieść przedstawiona w zasadach skrytobójców, bo chyba tak należałoby przetłumaczyć tytuł. Wiem, w Polsce by to nie przeszło. Jest słaba. Mimo oklepanych, choć w miarę ciekawie pomyślanych motywach złoczyńców, reszta ledwie zipie jak Związek Radziecki. Wątek wewnętrznej przemiany Altaira najlepszego człowieka jest nieprzekonujący. Dzieje się to jakby dziełem przypadku. W opowieści nie ma nic, co mogłoby rzeczywiście wpłynąć i odmienić głównego bohatera, znaczy przodka naszego bohatera. Nie jest ukazane jak i dlaczego zadanie poprawcze odmieniło Altaira. Myślę, że jest tak dlatego, że prócz przedstawienia okrucieństw i niegodziwości przeciwników, nie ma tu waloru edukacyjnego, który by go ukształtował. Nie jest ukazane jak i dlaczego zadania poprawcze odmieniły Altaira. Zaś wątek zdrady to już prawdziwy mastermind niedorzeczności i na dodatek do bólu przewidywalny. Come on, boy. Fuck. Kurde. Co za pojebana akcja. Opowieść opowieścią, ale przecież kogo to w grach obchodzi? Najważniejsza jest rozgrywka, nie? Oczywiście, że tak. No chyba, że gra jest przygodówką. A Assassin's Creed właśnie ją jest. I ta część w grze nie powinna tak kuleć. Zwłaszcza, że walka w takich grach nie gra pierwszorzędnych skrzypiec, a elementy zręcznościowe w Assassinie są, wydaje mi się, uproszczone. Oczywiście jest to zabieg umyślny, gdyż element ten służy nie do pokonywania przeszkód, lecz do ogubienia pościgu. Musi więc być prosty, by szybko i sprawnie go używać. Dobra, ale od początku. Jako asasyn używamy w grze parkouru, albo coś na kształt tego. Altair po przyciśnięciu odpowiednich przycisków rozpoczyna wspinaczkę po budynkach i innych obiektach. Parkour służy nam, jak już wspomniałem, do ucieczki i gubienia pościgów, które wszczynają za nami strażnicy, kiedy nasz asasyn dokona zabójstwa lub innego nielegalnego procederu. To też wygodny sposób do sprawnego przemieszczania się po miastach, które odwiedzamy, a także do spinaczki na punkty widokowe, pozwalające asasynowi orientować się w okolicy. Przykłada się to udostępnieniem kawałka mapy w obszarze odpowiadającemu punktowi i wyświetlenia na niej szczegółów dotyczących gry. To są dostępne śledztwa w sprawie celów gracza asasyna i położenie osób, którym może on pomóc. To ciekawa mechanika zachęca do eksploracji i zasługuje na pochwałę. Drugim filarem rozgrywki jest działalność asasyna. Cele wykonujemy pojedynczo. Po wykonaniu jednego, gracz zgłasza się po kolejne do Al-Mualima. Altair będzie polował na swoje ofiary na obszarze trzech miast: Damaszku, Jerozolimy i Akki, podzielonych na trzy dzielnice. Dodatkowo jest jeszcze twierdza Masjaw, gdzie mieści się siedziba asasynów, gdzie gracz dostaje kolejne zlecenia od swojego mistrza. Istnieje również model pośredni, zwany Królestwem. To obszar, na którym rozciągają się drogi z Masjafu do trzech wspomnianych miast. Na szczęście, gra nie zmusza gracza do powtarzania czynności podróżowania. Wystarczy raz dotrzeć do danego miasta. Co w zasadzie pozbawia słuszności istnienia tego buforu. Twórcy mogliby mu nadać jeszcze jakieś role, lub zwyczajnie z niego zrezygnować, zaoszczędzić hajs i wpompować go w coś innego, w inny aspekt gry. No nie wiem, na przykład w porządnego scenarzystę? Po rozpoznaniu terenów z punktów widokowych, dostępne są tak zwane dochodzenia, które umożliwiają namierzenie celu oraz ustalenie pomocnych w zabójstwie danych. Są one niezbędne do ukończenia, by asasyn mógł przeprowadzić skrytobójstwo, co w zasadzie jest logiczne i chwała twórcom za to. Dochodzenia dzielą się na kilka rodzajów. Przesłuchanie, czyli obicie mordy jakiemuś poprzecznikowi naszego celu i wymuszenie zeznań, podsłuchiwanie rozmowy, kradzież kieszonkową, dojście do łącznika na czas, próba flag polegająca na zebraniu chorągiewek na czas oraz zabójstwo dla łącznika, odbywające się na zasadzie przysługa za przysługę. To samo tyczy się eskorty takiej osoby. W pierwszych trzech przypadkach, to jest przesłuchaniu, podsłuchaniu i kradzieży, potrzebne jest uruchomienie wydzielonego trybu zwanego Ornim Wzrokiem.
Umożliwia nie tylko podsłuchanie, ale także wykrycie wydzielonych osób, takich jak cel kradzieży czy zabójstwa. Tryb ten przydaje się zwłaszcza w tym drugim przypadku, kiedy w gąszczu ludzi na zatłoczonych ulicach gracz musi odnaleźć tę właściwą osobę. Kompas nie jest tym zbyt precyzyjny, pokazuje jedno ogólny kierunek i moim skromnym zdaniem jest to bardzo ciekawe, a zarazem użyteczne rozwiązanie. W zasadzie to jedyne użyteczne wykorzystanie tego asesyńskiego szóstego zmysłu. W pozostałych przypadkach włącza jedynie skrypt. Powodzenia sprawdzają się dobrze, jest ich 6 na każdym z 9 etapów. Na początku wymagane jest ukończenie tylko 2, później 3. I tutaj znów twórców pochwalić za logikę należy. 3 pierwsze cele wydają się niższe w hierarchii, są tylko wykonawcami poleceń z góry, więc to spójne, że potrzeba mniej środków do przeprowadzenia zabójstwa. Tym samym twórcy stopniowo wprowadzają gracza do swojej gry i to zasługuje na pochwały. Po ukończeniu śledztwa można oczywiście zbadać pozostałe. Tutaj należy powiedzieć o wadach tej części rozgrywki, gdyż jest ona powtarzalna. Za każdym razem schemat przebiega tak samo, co po 3, 4 czy 5 razach nudzi. Wtedy szczególnie brakuje już chęci, by prowadzić śledztwa dodatkowe, te ponad normy. Tym bardziej, że nic one nie zmieniają, bo gracz nie ma możliwości wykorzystania zasłyszanych wiadomości przeciw ludziom, na których poluje. Są to jedynie dane opisujące Schwarz charaktery, uświadamiające graczowi, że stoi po właściwej stronie barykady i nie zabija niewinnych jak jakiś dzieciak w GTA. Również zabójstwa celów przebiegają w większości tak samo i poprzedzone są scenkami, które potwierdzają wcześniejsze doniesienia ze śledztw. Tak, żeby każdy gracz nie miał wątpliwości, że owe donosy to nie jakieś ploteczki pań w średnim wieku. W 3 przypadkach jednak twórcy przygotowali pewien scenariusz owych skrytobójstw naszego asasyna. W jednym musimy rozpoznać ofiarę po znakach szczególnych ustalonych w śledztwie. Uważam to za bardzo dobry pomysł i nadaje on śledztwu jakiegoś znaczenia szerszego niż tylko uzasadnienie, jak asasyn wytropił cel. W drugim scenariuszu wykorzystujemy zespół uczonych, aby zbliżyć się do więźniów, w których samozwańczy namiestnik chce stracić na szubienicy. W trzecim prowadzimy gonitwę za pierzchającą ofiarą wypłoszoną z kryjówki, unikając przy tym strażników wychodzących nam pod prąd. Szkoda, że twórcy nie rozwinęli tego aspektu bardziej. Nadałoby to grze większej soczystości i zmniejszyło powtarzalność. Jeżeli chodzi o walkę, to tak jak już mówiłem, nie jest to jakaś rozwinięta część rozgrywki i nie byłoby w tym nic dziwnego, jak na grę przygodową. Jednak, jak na grę przygodową, jest tu dużo walki. Tym bardziej, że część zręcznościowa gry, jak już mówiłem, ograniczona jest do sprawnego przemieszczania się, eksploracji i rozpoznawania terenu. W takim przypadku udział walki rośnie. Spoczywaj w spokoju. Zapłacisz za to. Ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Dostępne są 4 rodzaje broni. Ukryte ostrze, miecz, krótki miecz i noże do rzucania. Ukryte ostrze służy rzecz jasna skrytobójstwom i działa jedynie na cele niczego nie spodziewające się lub uciekające. Kiedy ofiara połapie się i nie zechce uciekać, wtedy ostrze nic już nie zdziała. Dochodzi wtedy do otwartej walki i potrzebny jest miecz. W bezpośrednim starciu asasyn zadaje ciosy oraz może parować cięcia przeciwnika czy przeciwników. Zdegradowany asasyn po każdym wykonanym zadaniu odzyskuje kolejne stopnie, a wraz z nimi kolejne bronie i umiejętności. Bronie jestem w stanie zrozumieć, ale umiejętności? Jak to? Almalin włamał się Altairowi do mózgu i usunął te umiejętności jak z twardego dysku na komputerze? Z broni odzyskujemy krótki miecz, czy tam sztylet, ale to bezużyteczne badziewie, wierzcie mi, nie polecam. Drugą bronią wracającą do asasyna są, jak domyśleć się można, noże do rzucania. Osobiście ich nie używałem, ale myślę, iż mogą być przydatne do likwidacji strażników walających się po dachach i bezszczelnie przeszkadzających w parkurowaniu, nakazując nam zejść. Ja jednak wolałem to rozwiązanie. Odzyskiwane umiejętności zaś to chwytanie przeciwnika i ciśnięcie nim w pożądanym kierunku, cios ze zbliżeniem się do przeciwnika oraz przełamanie. Każdą z tych umiejętności posługujemy się za pomocą odpowiednich kombinacji przycisków. Przełamanie pełni istotny udział w walce, gdyż to najczęstszy skuteczny sposób na pokonanie wrogów dobrze parujących ciosy. Jak widać, walka ogranicza się zaledwie do 3 głównych ruchów. To jest ciosu, parowania i triku przełamania, który to jest połączeniem przyciśnięcia przycisków odpowiadających za 2 pierwsze czynności.
Miotanie przeciwnikiem można traktować jako ruch pomocniczy, by czasowo wykluczyć go z walki, co niekiedy bywa skuteczne. Jest jeszcze zdolność przeszkodzenia wrogowi w wykonaniu przez niego tego samego manewru na Altairze. To z kolei jest jedynie również manewrem dodatkowym, gdyż takie ciskanie nie robi graczowi większych szkód. Altair wtedy szybuje dość daleko i przewracając się w miarę szybko wstaje, zanim strażnicy zbliżą się do niego. Zatem blokując taki cios oszczędzamy jedynie czas i kilka sekund oraz nerwy, jeśli komuś brakuje cierpliwości. Walka jest więc sztywna jak twoja złamana ręka albo dwór bizantyjski. To drugie porównanie chyba bardziej odpowiednie. Wiecie, gra w klimatach historycznych, średniowiecznych. W każdym razie trochę szkoda, bo animacje załączające się po udanym wykonaniu przełamania wyglądają soczyście. Tak samo soczyście zadawane są ciosy. Po drugie, walka nie dając za wielu możliwości, staje się po pewnym czasie nużąca i powiększa obszar powtarzalnych czynności. Kolejną płaszczyzną rozgrywki są wspomniane uprzednio ucieczki przed pościgami. Po dokonaniu zabójstwa lub podpadnięciu miejscowym strażnikom należy zgubić pościg. W przeciwnym razie gliny nie dadzą nam spokoju, a przemierzając miasto z takim ogonem, będzie się on powiększał. Zgubienie tego ogona jest więc niezbędne, by wrócić do spokojnego stanu anonimowości, umożliwiającego jakiekolwiek działania. Nie jest to sprawa prosta, gdyż przeciwnicy wytrwale podążają tropem uciekiniera, nawet jeśli tracą go ze wzroku. Pomocne wtedy są stogi siana i altanki, w których można się przed nimi schować, a także ławki z odpoczywającymi na niej ludźmi, do których można dosiąść się i w ten sposób wtopić się z otoczeniem, gubiąc pościg. Oczywiście warunkiem powodzenia tych działań jest zejście z widoku ścigającym, co w zasadzie uzasadnione. To niezwykle udana część rozgrywki. Jest wymagająca. Wymaga spostrzegawczości, myślenia i przebiegłości, dając sporo zadowolenia. Jednakże ciążą na niej kłopoty techniczne. Przysiadanie się do ludzi na ławce jest niezwykle toporne. Altairowi jakby za sprawą fobii społecznej ciężko przychodzi dosiadanie się do innych. Po prostu zmierzając ku ławce pojawia się kłopot ze skryptem. Wygląda to, jakby miał on ostre wymagania co do precyzji. Nie wystarczy skierować się na ławkę. Nie. Trzeba to zrobić pod odpowiednim kątem i we właściwym ustawieniu postaci. I wtedy może uda się to przedsięwzięcie. Usiłowanie klapnięcia na ławeczce miejskiej przyprawiało mnie o wyraz twarzy byłego ministra zdrowia. A niepowodzenie tego zamiaru? O nerwowy tik Skipera z serialu Pingwiny z Madagaskaru. Bo zanim udało mi się usiąść, przybywali strażnicy. Z kolei wejście w stogi siana czy do altanek na dachach wchodzi zbyt lekko. Altair jak pocisk naprowadzany na podczerwień z automatu trafia w pobliską altankę czy stok siana, przez co tracona jest jakże cenna przewaga w odległości potrzebnej do zejścia z widoku przeciwników. Dodatkowo Altair od czasu do czasu odwala jakiś dziwny numer i zamiast wejść do altanki wchodzi na jej poręcz i jeszcze uparcie trzyma się jej. Jak gdyby przykleił się do niej za sprawą kropelki albo innego superglu, co sprawia, że próba zgubienia pościgu kończy się jak w przypadku ławeczki. Co Altair się przyklei, żadna siła... nieważne. Sporo tego dziegciu znalazło się w tym miodzie. A wystarczyło zaprowadzić interakcję z obiektami ukrywania się za pomocą przycisków. Myślę, że to mogło rozwiązać kłopot. Oprócz tego, w rozgrywce są jeszcze aktywności poboczne. Najważniejsza z nich to wybawianie ludzi od prześladowców, skorumpowanych strażników, którzy usiłują krzywdzić kobiety lub pobić myślicieli, z których naukami się nie zgadzają. Zadaniem gracza jest zabić kurwa tych ludzi! Zlikwidowanie gnębicieli. Zyskujemy wtedy wdzięczność poszkodowanych i w miejscu uratowania pojawiają się ich ziomeczki. W zależności od uratowanej osoby przychodzą bojownicy, którzy mogą pomóc podczas ucieczki, zatrzymując ścigających strażników, albo uczeni, z których przykrywki możemy skorzystać do dostania się w zastrzeżone miejsce. Jest ich kilka w każdym mieście i niekiedy na ich obszarze znajdują się obiekty związane ze śledztwem. W tym przypadku pomoc uczonym jest dobrze przemyślana i mogłaby mieć większy udział. Nie do końca można tego samego powiedzieć o bojownikach. Można by rzec, że na palcach u jednej ręki mógłbym policzyć, ile razy skorzystałem z ich pomocy. Nie jest to oczywiście ich wina. Bardzo często uciekałem dachami, gdyż jest to wygodniejszy sposób i nie powiększa ogonka o kolejnych napotkanych po drodze strażników.
Uciekając ulicami, zwiększa się prawdopodobieństwo, że ogonek się rozrośnie. Więc zazwyczaj nim dobiegnie się do najbliższego zespołu bojowników, strażników jest już tak wielu, że bojownicy nie są w stanie zatrzymać wszystkich. Wtedy kilku glinom udaje się przejść i ścigają dalej, zwracając uwagę na Altaira kolejnych stróżów i koło zatacza się. Jak dla mnie, to chyba zbyteczna część rozgrywki, lub jest przynajmniej źle wdrożona do gry. Choć podkreślam, to tylko moje zdanie oparte na moich doświadczeniach. Być może niezbyt umiejętnie korzystałem z tych możliwości. Tutaj krytyka jest osobista. Z drugiej strony pomoc prześladowanym zapewnia nieco rozrywki poprzez walkę. Ta, jak już wspomniałem, jest do bólu uproszczona i z upływem czasu z każdą uratowaną osobą nudzi się. Gra bawi, ale do czasu. I to jest jej główny kłopot. Nie wciąga dłużej niż ta godzina lub dwie. Rozwiązaniem może być przerwa, dłuższa lub krótsza, ale chyba nie zadowoli to niektórych graczy. Pomysły są ciekawe, choć niedostatecznie rozwinięte lub przemyślane i na tym polega utrapienie tej gry. Wracając do działalności pobocznych, w Assassin's Creed są jeszcze znajdźki. To chyba typowe dla tamtych czasów. Owszem, dziś też są obecne w grach, ale wydaje mi się, że mniej i trochę bardziej rozważnie, jeśli już. Mam wrażenie, że ówcześnie twórcy szli z tym bardzo na ilość, aż do przesady. I Assassin's Creed jest tego najjaśniejszym przykładem. Do odnalezienia jest tu chyba, o ile mnie pamięć nie myli, setka chorągiewek i to w tylko jednym mieście. Pozostałych niby mniej, w Jerozolimie jest zdaje się 50. Do tego dochodzi druga, dość szczególna znajdźka. Rycerze zakonu Templariuszy. Szczególna, bo jej rzecz jasna nie zbieramy, lecz likwidujemy. Do odnalezienia jest również setka ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. Formalna nazwa zakonu Templariuszy. Nie dziękujcie, Tamek Majster uczy i wychowuje. Dobra, wracając do znajdziek. Nie będę krył, że jestem przeciw takim rozwiązaniom. Są tanią sztuczką i pójściem na łatwiznę przez twórców. Teoretycznie ma to wydłużyć rozgrywkę i poszerzyć jej zakres. W praktyce jest nudnawa. Zwłaszcza jeżeli twórcy pójdą na ilość, tak jak tutaj. Nic to właściwie nie daje, żadnych korzyści, a łażenie godzinami po mapie, by znaleźć się wszystkie, jest dla mnie zwyczajnie nieciekawe, wręcz nudne. Co ja jestem? Wafelkowiec szukający Hebrajczyków po getcie? Może i to niezbyt rzetelna ocenia tego rodzaju działalności w rozgrywce. Może rzeczywiście kogoś to jara, ale nie mnie. Zwłaszcza w takiej ilości. W zasadzie jestem w stanie zrozumieć nawet stosowanie takich rozwiązań, jeżeli są stosowane z umiarem. Zachęca to niby do eksploracji terenu i daje pewną satysfakcję, ale no kurczę, to jest moim zdaniem przesada. Ale jeżeli masz manię prześladowczą, to ta gra jest w sam raz dla ciebie. Dobra, bo ja rozgadałem się tu, a nie jest to w zasadzie takie istotne. A są jeszcze takie ważne składniki gry jak grafika i dźwięk. Do tego zaraz przejdę. O rozgrywce wystarczy powiedzieć, że jej wartość zaniża powtarzalność. Jeszcze słowo o sztucznej inteligencji. Przeciwnicy są dobrze zaprogramowani. Odpowiednio reagują na poczynania Altaira. Wałęsając się po dachach, dajmy na to, strażnik strzegący tego obszaru nie będzie od razu klepał do gracza z łuku. Da nam jedynie ostrzeżenie i czas na odwrót. Jeżeli minie ten czas, bądź gracz zbytnio zbliży się do tego stróża, wtedy ten zacznie go okładać z łuku lub za pomocą miecza. Podziwiać należy również reakcję przeciwników, niezaangażowanych w pościg, kiedy gracz ucieka ulicami. Jeżeli są świadkami i widzą pogoń za Altairem, natychmiast przyłączają się do kolegów. Natomiast w przypadku oddalenia się wystarczająco od ścigających i skrętów w jakąś ulicę, napotkani tam strażnicy nie będą widzieli powodów do spiny. Występują też jednak pewne niedorzeczności. Na przykład, kiedy na dachu ostrzegani przez strażnika schowamy się do altanki, strażnik, tracąc gracza z widoku, uspokaja się. Przecież Altair nadal znajduje się na dachu. Grafika w Assassin's Creed w owym czasie była na dobrym poziomie, choć do takich rówieśników jak Call of Duty 4 czy Stalker Dzień Czarnobyla nieco mu brakuje. Dzisiaj może jest trochę przestarzała, ale uważam, że po 2004 roku, a zwłaszcza po 2007, grafika osiągnęła taki poziom, który nie powinien odstraszać ludzi, dla których ten czynnik ma znaczenie. Powiem jedynie, że grając, grafika nie powinna budzić uczucia politowania. Tekstury dają radę, są szczegółowe. W dzielnicy biedoty w Damaszku ujrzymy schodzącą zaprawę na domach, a w dzielnicy zamożnej zobaczymy przepiękne zdobienia. W akce zaś dojrzymy liczne zniszczenia po niedawnym oblężeniu.
Modele budynków również ładnie wyglądają. Szczególne wrażenie robią meczety, kościoły, minarety, targowiska, pałac w Damaszku, cytadela oraz szpital w Akce, czy synagoga i słynna kopuła na skale w Jerozolimie. Podoba mi się to przedstawienie występowania obecności na Bliskim Wschodzie kilku wiar, trzech z trzech monoteistycznych wierzeń, wyrażoną właśnie poprzez występowanie na ulicach, zwłaszcza Damaszku i Jerozolimy, kościołów oraz meczetów, a także wspomnianej synagogi. Dziwi brak obecności meczetów w Akce, jak gdyby rozpłynęły się w powietrzu. Nawet uwzględniając, że zostały one przez krzyżowców zniszczone lub wyburzone, to nie ma po nich żadnego śladu w postaci gruzów i pozostałości, czy też pustego miejsca po rozbiórce. Niby są jakieś minarety, które mogłyby wskazywać na obecność muzułmanów, ale ogólnie miasto wyraźnie jest stylizowane na europejskie. Ściślej mówiąc, miasto z dużym udziałem zabudowy zachodnioeuropejskiej. Na środku Bliskiego Wschodu, poważnie. Wygląda to tak, jakby twórcy zrobili na gwałt przegląd, byle jak, na prędkości. I w następstwie uznali chyba, że Akka po zdobyciu przez krzyżowców przemieniła się w miasto europejskie. Jak? Tak z dnia na dzień? Ściślej mówiąc, w kilka dni po upadku załogi miasta? Ktoś tu chyba mocno nie pomyślał, a w zasadzie nie przemyślał tego. Kościół w stylu gotyckim na Bliskim Wschodzie? Czemu nie? Pomijając już w ogóle to, że styl ten w tamtym okresie dopiero rozpowszechniał się po Europie. Przynajmniej wydaje mi się tak. Zrobiłem mały przegląd. Gotyk powstał w 1144 we Francji. Do Anglii dotarł około 40 lat później. Czego tak długo? No nie wiem, może dlatego, że nie istniało radio i telewizja? Może dlatego, że nie było pociągów TGV i telefonów, co przekreślało znajomość na odległość? W związku z tym wątpię, żeby styl gotycki dotarł na Bliski Wschód. Przeszkodą był nie tylko czas, ale także i w pierwszej kolejności odmienność tamtejszego chrześcijaństwa i w związku z tym inne ramy w ich sztuce. Zaraza, zrobiłem tu jakąś historyczną dramę, ale uważam, że pewna wiarygodność w grach czy w jakichkolwiek dziełach odwołujących się do rzeczywistości współczesnej bądź historycznej jest istotna. Przechodząc dalej, projekty poziomów wykonane są dobrze, nawet ta historyczną Akkę przemierza się ciekawie. Dobrze wykonane modele i rozmieszczenie budynków czynią dość rozległe mapy atrakcyjnymi oraz klimatycznymi. Liczne tłumy na ulicach miast robią wrażenie, nadając miastom życia. Modele postaci może i nie są aż tak dobrze zrobione jak modele obiektów, jednak są wystarczająco przyzwoite jak na swe czasy oraz w miarę znośne dzisiaj. Szczególną uwagę zwracają wielobarwne stroje bogatej części społeczeństwa oraz strażników, żołnierzy, czy pomięte i wytarte ubranie biedoty. Bardzo często jednak występuje błąd, przez który włosy lub suknie postaci intensywnie drżą oraz migają w dość dziwny sposób. To dość denerwujące. Pojawia się w mózgu jakiś dziwny niepokój. Tak samo z nawalającą od czasu do czasu fizyką, kiedy zabity na krawędzi dachu żołnierz wystrzeliwuje jak z procy, uprzednio znikając i migocząc jak chińskie światełka choinkowe. Nie zawsze też Altair biegnie w wyznaczonym kierunku, jak również nie zawsze trafia w wyznaczony cel. Niekiedy Altair zawisa w powietrzu, gdy skoczy z dużej wysokości, jakby przez twórców nieprzewidzianej. Zlatuje po skosie tylko do pewnej chwili, po czym jakby zwalnia i spada pionowo. Utrudnia to parkour potwornie, bo niejednokrotnie licząc, że dolecę po skosie naprzeciwległy budynek z dachu naprzeciwko, złapie się jego ściany i przemieszczę się w miarę szybko i sprawnie. A tu taki kloc. Gra pokazuje mi gest Kozakiewicza. Spadam, jak przyciągnięty graffiti gunem. Dodatkowo, przyzwyczajony do Assassin's Creed 2, często zapominałem, że w tej części jest inaczej i zlatywałem, tłukąc sobie jajeczka. To na pewno spisek templariuszy. Mało tego, bohater skacząc na krawędzie dość często spada. Mimo, że pewnie wylądował, zsuwa się z owej krawędzi i zlatuje z łomotem na ulicę, tracąc paski zdrowia. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Znaczy paski synchronizacji. Ponadto nasz asasyn ma kłopot z trafieniem w drabinkę, ale to chyba ten sam kłopot co z ławeczką. No i tak mniej więcej zgoła przedstawiają się kłopoty techniczne. O animacjach nie będę się zbyt dużo rozpisywał, właściwie to rozgadywał. Gra jest na tym tyle poprawna. Postać Altaira poprusza się płynnie, tak samo przechodzący po ulicach ludzie. Jedynie strażnicy biegną trochę karykaturalnie i ruch podczas walki jest nieco sztywny.
Mówiąc o udźwiękowieniu w grze, zacząć należy od muzyki, dobrej muzyki, skomponowanej przez Jespera Kyda, duńskiego kompozytora sprawdzonego twórcy muzyki do gier z serii Hitman. Zobaczcie tylko to. Nie ma nic bardziej kozackiego niż wjazd do majestatycznego gnamaszku przy brzmieniach tak wyśmienitego utworu. Duńczyk w swoim stylu łączy symfoniczne partie z miejscowymi ludowymi instrumentami oraz elektroniką. Ścieżka dźwiękowa wyszła udana i posiada kilka wybornych utworów, jak ten z przykładu. Efekty dźwiękowe są przyzwoite. Dodatnio spisują się na pewno odgłosy kroków bohatera, plaski podczas wspinaczki, czy przede wszystkim zgiełk słyszany na ulicy. Dźwięki szczęku mieczy podczas walki ujdą. Dużym utrapieniem udźwiękowienia w Assassin's Creed jest nieodpowiedni poziom głośności tła podczas trwania głównego dialogu. Wygląda to mniej więcej tak. Planuję coś na morzu. Nie, po to tu przybyliśmy. Jestem biedna, panie. Planuję? Co? Co to ma znaczyć? Wy dwa i co tak szepczecie w kącie? Spiskujecie? W żadnym razie. My tylko? Tylko co? Jakie macie przede mną tajemnice? Nie rozumiesz. Przeklęci asasyni. Prawdopodobnie, że już tu są. Obserwują nas. Czy to was śmieszy? Tak? Śmiejcie się, póki możecie. To niedorzeczne, by tło zagłuszało główną linię dialogową. Nie wiem, czy to wina gry, czy może polskiej wersji językowej. No właśnie. Polska wersja językowa. To jest dramat, kurwa. Jakiś to jest żenujący i sztywny dubbing. To chyba również powszechne w tamtych czasach. Z tamtych lat można na palcach jednej ręki wyliczyć, ile dubbingów w grach wyszło dobrze. W rolach głównych wystąpili Sardas. Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych. Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Mi znany bliżej jako Akar z animacji Papirus. Skipper. Król Juli. Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Kowalski. Potrzeba nam więcej czasu. Widziałeś rozkaz? Chcę, żebyśmy jeszcze dziś naprawili scenę przed następną egzekucją. Opcje. Ordynator z pewnego szpitala. Witajcie, witajcie! Dziękuję, że przyłączyliście się do mnie dziś wieczór. Proszę, jedzcie i pijcie. Zażywajcie przyjemności, które oferuję. Król Foltest. Planuję coś na morzu. Nie. Po to tu przybyliśmy. Niech mu ziemia lekką będzie. Oraz niezawodna Marlenka. Widik zrobił ci już wykład, jaki ten świat jest zepsuty i jak bardzo potrzebuje porządku i dyscypliny. Tak więc zamierzają nam je dać i nie będziemy mieli nic do powiedzenia. I wielu, wielu innych. Jednakowoż w Assassinie kilku aktorów nawet daje radę. Na przykład Xardas, znaczy Tomasz Marzecki, a także Jarosław Boberek, czy nawet Grzesiu Pawlak. Ale czym oni są? Maleńką wyspą na oceanie spokojnym. Lachę położyli Krzysztof Kowalewski i Daniel Olbryski oraz pozostali. Poważnie, tacy dobrzy aktorzy wyłożyli się na dubbingu? Dubbingu promowianym na okładce ich nazwiskami? Dlaczego ta gałąź sztuki aktorskiej tak bardzo przerasta jej wykonawców? To naprawdę jakaś szczególna dziedzina? Czy może niewystarczająca ilość gotówki? I tak, przedstawia się Assassin's Creed, gra o słabej opowieści, ciekawej poniekąd dobrej, lecz cierpiącej na maniakalną powtarzalność rozgrywce i przyzwoitym udźwiękowieniu oraz grafice. Gra okraszoną dobrą muzyką i nierozwiniętymi w pełni rozwiązaniami, a także domieszką błędów technicznych. Tak oto dostaliśmy całkiem niezłe dzieło, któremu wystawiam ocenę 7,5 na 10 na ówczesne czasy, gdyż wtedy musiała być to nie lada nowość, nawet ze swoimi wadami. Zaś na obecne czasy gra dostaje 7 na 10, ze względu na lekko przestarzałą grafikę. I to już wszystko w dzisiejszych retro recenzjach. Udanego polowania na templariuszy i do zobaczenia!
A jakaż to potrzeba? To światła, które mają nas sprowadzić. Uchronić nas od mroków ignorancji. Nie! To skrawki papieru pokryte kłamstwami. Zatruwają wasze umysły. Dopóki istnieją, nie macie nadziei na ujrzenie świata takim, jaki naprawdę jest. Jak możesz twierdzić, że te zwoje są bronią? To narzędzia nauki. Zwracacie się do nich, poszukując zbawienia. Polegacie na nich bardziej niż na sobie. Przez to stajecie się słabi i głupi. Ufacie słowom, kroplom inkaustu. Nie zastanawiacie się, kto je zapisał